Cześć moi drodzy, bardzo mi miło Was powitać w odcinku jednej z największych gwiazd polskiej estrady, polskiej muzyki. Irena Jarocka będzie dzisiejszą gwiazdą na moim kanale. Jej życie było bardzo nieoczywiste. Sama wychowała się w biedzie i później właściwie cały czas się bała, że bieda do niej powróci. Również jej dzieciństwo przysporzyło jej wielu kompleksów, wielu kłopotów. Ale zachwycała nie tylko swoim wyjątkowym, ciepłym głosem, ale także urodą, klasą, tym, że po prostu biło od niej ciepło. Kiedyś nazywana była wielką konkurentką Anny Jantar. Odeszła co prawda wiele lat po niej, ale również przedwcześnie. Utwór Odpływają kawiarenki śpiewa do ciebie jedna osoba, zresztą tak samo jak Motylem jestem. Przed Wami historia jednej z najjaśniejszych polskich gwiazd, Ireny Jarockiej. Bardzo serdecznie zapraszam. Irena Jarocka przyszła na świat 18 sierpnia 1946 roku. Rodzice po powrocie z obozów niemieckich zamieszkali w Srebrnej Górze u dziadków. Tam przyszłam na świat, mówiła Superekspresowi. A w dzieciństwie uchodziła za bardzo, bardzo nieśmiałą, szczególnie wstydziła się chłopaków. Raczej wolała trzymać się na uboczu, choć nie wskazuje to na przyszłą piosenkarkę, nie lubiła być w centrum uwagi, nie lubiła, kiedy ludzie na nią patrzyli, kiedy to właśnie ona skupiała na sobie najwięcej spojrzeń. Na pewno duży wpływ na to miało jej dzieciństwo, bowiem doświadczała w nim rzeczy, których dziecko zdecydowanie doświadczać nie powinno. Biedy, głodu, a także styczności z alkoholem, no ale przede wszystkim osobami uzależnionymi. Rodzice wydzierżawili w lesie małe poletko, sadziliśmy tam ziemniaki i czasami ratowało nas to przed głodem. Byliśmy bardzo biedni. Czasami rodzice wysyłali nas do sąsiadów po pożyczkę. Nieraz na nasz widok zamykały się drzwi. To było takie poniżające. Do dziś to pamiętam. Do dziś boję się biedy. Mama nie pracowała, bo opiekowała się nami, czyli czwórką dzieci. Była bardzo chora, cierpiała na łuszczycę i astmę. Straciła zdrowie podczas wojny i w obozach pracy Niemcy potwornie ją katowali. Pracował więc tylko ojciec. Był szewcem ortopedycznym. Niestety miał problemy z alkoholem. Pił, bo wtedy, aby cokolwiek załatwić, trzeba było się napić z kolegami. Kiedy przychodził do domu, mama nie wytrzymywała i zaczynały się kłótnie, mówiła również w Superekspresie. Mama starała się, żebyśmy wyglądali schludnie. Ojciec robił nam buty, ale na wiele rzeczy nie starczało pieniędzy. Znajoma zbierała dla nas chleb od sąsiadów. Moczyłyśmy go w wodzie, podsmażałyśmy i posypywałyśmy cukrem. Do dziś pamiętam ten smak. Przepyszne. Ale właśnie, te wszystkie sytuacje, tak jak już Wam powiedziałam, bardzo wpłynęły na jej pewność siebie. Miała nawet pewien żal. Raczej się kontrolowałam w towarzystwie, byłam sztywna, bałam się ośmieszyć. Wiele moich kompleksów wynikało z biedy. Wstydziłam się biedy. Był czas, że nosiłam urazę do taty. Przebaczyłam mu w głębi serca i zrozumiałam jego słabości, mówiła w Sukcesie w 2009 roku. W tym wszystkim jednak bardzo dostrzegała trudy, które jej mama podejmowała, by jej dzieciom było jak najlepiej. Moja mama, prawdziwy anioł, moja największa przyjaciółka. Jestem taka szczęśliwa, że mogłam rozjaśnić jej smutne, szare życie swoimi sukcesami, że spełniło się jej wielkie marzenie, abym była gwiazdą. Kiedy umarła, wraz z nią odeszła cząstka mnie samej, mówiła w 2008 roku. I faktycznie mama przyłożyła się do tego, żeby mała Irenka rozwijała się muzycznie. Zaprowadziła ją do chóru Katedry Oliwskiej, do profesor Haliny Mickiewiczówny, która dołożyła starania, by Irena mogła dostać się na wydział wokalny do Gdańskiej Średniej Szkoły Muzycznej. W 1965 roku Irena nagrała swoje pierwsze piosenki na zlecenie Polskiego Radia w Gdańsku. Znalazły się tam takie hity jak Gdański Most i Wróć. Podjęła współpracę z zespołem artystycznym Marynarki Wojennej, Flotylla. Po maturze zdawałam na architekturę, ale nie dostałam się. Poszłam więc do studium nauczycielskiego wychowania fizycznego i biologii. Chciałam mieć jakiś zawód. Na wszelki wypadek, wspominała artystka, bojąc się, że być może talent nie wystarczy, ale niepotrzebnie się denerwowała. Niedługo później wystąpiła po raz pierwszy w Opolu, a na tej scenie pojawiała się wielokrotnie. Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało artystce dyplom zawodowej piosenkarki.
Natomiast za swój debiut uważa występ w Sopocie. W studiu piosenki poznałam Mariana Zacharewicza, który później został moim mężem. To on przedstawił mnie Sewerynowi Krajewskiemu, który z Krzysztofem Dzikowskim napisał dla mnie Gondolierów z Nadwisły. To był mój pierwszy wielki przebój. A o tym małżeństwie zrobiłam już kiedyś odcinek, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do karty. Natomiast warto wspomnieć, że od 1969 roku do 1974 Irena Jarocka przebywała w Paryżu. Otrzymała bowiem prestiżowe stypendium. Mogła rozwijać swoje zdolności w legendarnej Olimpii chociażby. Uczyła się w 5-osobowej klasie osób wybitnie uzdolnionych. Wydała także francuskojęzyczny singiel, który był promowany we Francji, Belgii i Szwajcarii. I zdobyła wówczas na festiwalu piosenki międzynarodowej 3 nagrody. Jednak mimo, że brzmi to tak pięknie, ten wyjazd nie był pasmem sukcesów. Bardzo bowiem poważnie odbił się na zdrowiu psychicznym wokalistki. Było jej bardzo trudno, bardzo się podłamywała. Zachód, te wszystkie wyzwania dla osoby z kompleksami, którymi nie do końca mogła sobie poradzić, był naprawdę twardym orzechem do zgryzienia. Brała leki psychotropowe, miała nawet próbę samobójczą, po latach wspominała. Śpiewałam w rosyjskim kabarecie za głodową stawkę. Ciągle chorowałam na anginę, ale musiałam śpiewać. Aż pewnego dnia trafiłam do szpitala z polipami na strunach głosowych. I niestety musiała przestać śpiewać. Lekarze jej zabronili. Było to dla niej niebezpieczne. Więc co mogła zrobić na emigracji? Zaczęła sprzątać i prowadziła domy dwóch zaprzyjaźnionych rodzin. Byłam bardzo młoda i zupełnie nieprzygotowana psychicznie na wyjazd do Paryża. Czułam się samotna, zostawiona samej sobie. Miałam koszmary senne, brałam leki psychotropowe. Pewnej nocy nie wytrzymałam. Połknęłam ich całą garść, ale się obudziłam po 24 godzinach. W Paryżu natomiast odwiedził ją Marian Zacharewicz, bo jeszcze wtedy nie byli małżeństwem. Przywiózł mi piosenkę, wymyśliłam cię, postanowiłam wrócę do Polski. Zakochali się sobie i pobrali w 1972 roku. I właśnie lata 70. to największy rozkwit kariery Ireny Jarockiej. Jej pierwszy album studyjny, W cieniu dobrego drzewa, sprzedał się w ciągu kilku miesięcy w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. I oczywiście w Polsce lubimy porównywać jednych do drugich, polskie gwiazdy do gwiazd zachodnich. I Irena Jarocka była porównywana. Jej największą konkurentką miała być Anna Jantar. Coś faktycznie było na rzeczy. A podobno fankluby tych wokalistek czasami zachowywały się jak fani przeciwnych drużyn piłkarskich. Jantar mogła mieć pretensje z powodu moich fanów. Fani Ani i moi bardzo ze sobą walczyli. Robili sobie jakieś brzydkie kawały. Czasami, gdy wychodziłyśmy razem z koncertów, dochodziło do nieprzyjemnych sytuacji. Szczerze mówiąc, te rywalizacje odczuwam do dzisiaj, opowiadała Jarocka w swojej biografii. I podobnie sytuację zresztą postrzegał jej były mąż. Annę Jantar postrzegam jako główną jej konkurentkę na rynku piosenkarskim. Wielbiciele Ani twierdzili, że to Irena bez przerwy patrzy, jak Ania ubiera się, jak tańczy, jak śpiewa, a że ją naśladuje. Wielbiciele Ireny mówili coś zupełnie odwrotnego. Bardzo starały się, by jedna była lepsza od drugiej. Walczyły o miejsce na piedestale. Raz jedna wygrywała, raz druga, mówił Marian Zacharewicz. A sama artystka odniosła się do tego wiele lat po śmierci Jantar. Kiedy żyła Ania, była między nami jakaś podświadoma rywalizacja, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Pewnie były też pretensje, na przykład, że podrabia moje kostiumy, podobnie się ubiera, ale to takie ludzkie, tłumaczyła w biografii. Ale konflikt miał narastać także na tle uczuciowym. Mówiono bowiem, że Jarocka miała mieć romans z Jarosławem Kukulskim. Chodziły plotki, była wielka afera, bo Ania przyłapała męża w niedwuznacznej sytuacji, twierdził jeden z gwiazdorów PRL-u. Sama Jantar odniosła się nawet kiedyś podczas wywiadu do tych plotek właśnie, zapytana o to, czy faktycznie można pomylić wokalistki, miała powiedzieć, że jej mężowi się to nigdy nie zdarzyło. I faktycznie łączącej Jarocką z Kukulskim relacji romantycznej nikt nigdy nie potwierdził, ale zawodowa faktycznie istniała. Napisał dla niej słynny utwór Beatlemania Story, który na zawsze zapisał się w historii polskiej piosenki. W 1988 roku wyruszyli także w trasę koncertową. A śmierć Anny Jantar zbliżyła Irenę Jarocką do rodziny Kukulskich. Ale cofnijmy się trochę w czasie, bo nie powiedziałam Wam o wydanym w 1976 roku drugim albumie Ireny Jarockiej Gondolierzy z Nadwisły, który powtórzył sukces debiutanckiej płyty. O Jarockiej mówiono wtedy naprawdę dużo, ale głównie ze sprawą jej głosu, który miał być taki ciepły, właśnie trafiający do fanów.
I zresztą robiła karierę także poza Polską. Wyjeżdżała i występowała w takich krajach jak Niemcy Zachodnie, Wschodnie, Czechosłowacja, Włochy, Szwajcaria, Bułgaria, Portugalia, Australia, Francja czy Luksemburg, czytamy w Vivie. Ale mimo, że już osiągała taki duży sukces, na pewno nie brakowało jej pieniędzy, zachwytów, uwielbienia. Ona cały czas tkwiła jedną nogą w swojej przeszłości. Ciągle bała się biedy, tego, że to się kiedyś skończy. Ale z drugiej strony dawało jej to też sporo takich cech, za którą ludzie ją właśnie najbardziej kochali. Trudne dzieciństwo nauczyło mnie zapobiegliwości, wrażliwości na drugiego człowieka, miłości do prostych ludzi. Właściwie nie potrafię komuś wyrządzić krzywdy. Prawie nie umiem kłamać. Nie jestem snopką. Nie muszę ubierać się u superkrawców, choć mnie na nich stać. Nie jest mi to potrzebne. Dom rodzinny to była baza. Rodzice nauczyli mnie radości z każdej chwili w życiu. Nauczyli, jak być szczęśliwym, cieszyć się drobiazgami. I to jest chyba najpiękniejsze, mówiła w Radiu Vox w 2007 roku. A inni potwierdzali jej słowa, więc oceniała się chyba bardzo trafnie. Miała w sobie blask, była niczym promień słońca, zawsze uśmiechnięta, zawsze dobra. Biła z niej kojąca, inspirująca energia. Była naprawdę wyjątkowa. Dla mnie stanowiła uosobienie klasy. Nigdy nie słyszałam, by ktoś powiedział o niej coś złego. Miała w sobie coś jasnego, mówiła z kolei Urszula Dudziak, a Zbigniew Wodecki dodawał. Piękna, urocza, naturalna, normalna dziewczyna. Wszyscy ją lubili. Była wszędzie rozpoznawana i uwielbiana, jednak zachowywała naturalność, skromność. Miała w sobie ogromną chęć pomagania ludziom. Angażowała się w akcje charytatywne i nakłaniała do tego samego innych artystów. A kolejne lata przynosiły Irenie Jarockiej trasy poza Polską również, ale także poza Europą, na przykład w USA. Zdobyła nawet wyróżnienie w prestiżowym festiwalu w Tokio. Za utwór Odpływają kawiarenki. Nagrała także inny hit z Budką Suflera. To za mało. Ale tak jak Wam powiedziałam, już nieco przemyciłam, Marian Zacharewicz nie okazał się być miłością życia Ireny Jarockiej. Tę poznała już jakiś czas wcześniej, ale z powodu tego, że była zajęta, nie dała jej się rozwinąć. Bo swoją prawdziwą miłość poznała pod koniec lat 60. w Leningradzie. On był na stypendium, ona na swoim pierwszym zagranicznym występie, a ich drogi się rozeszły, bo byli w innych związkach, choć czuli, że zaiskrzyło. Natomiast mężczyzna nie dawał za wygraną. Gdy zobaczył, że będzie grała w Warszawie w sali kongresowej, koncert pojawił się, choć minęły lata. Chodzi o Michała Sobolewskiego, czekającego na nią z kwiatami. A tych lat minęło aż 8. Ale ponoć, kiedy tylko pani Irena go zobaczyła, od razu się ucieszyła. Wiedziała, że nie jest tu przypadkiem, że nie przejeżdżał, tylko wiedział, po co tu przychodzi. Ale swoją relację, choć już wtedy czuli, że to spotkanie na pewno nie będzie ostatnim, rozpoczęli w zupełnie inny sposób niż planowali. Otóż pan Michał chciał odwieźć artystkę do domu, ale wtedy wydarzył się wypadek. Odwoziłem ją do domu ulicą Marszałkowską i w ostatniej chwili wyjechał samochód. To było zderzenie czołowe. Irena wylądowała w szpitalu wolskim. Całe szczęście, dyżur miał doktor Religa, mówił wtedy pan Michał. I choć była wtedy jeszcze żoną, ta sytuacja sprawiła, że chciała radykalnie zmienić swoje życie, poukładać je tak, jak wyglądać powinno. Nie tracić już ani chwili. Wracałam z koncertu. Do domu wiózł mnie Michał Sobolewski, mój przyszły mąż. Tego dnia Michał wiózł mnie maluchem do domu na warszawskim Marymoncie. Ponad pół doby byłam nieprzytomna. Kiedy się obudziłam, zaczęłam przewartościowywać swoje życie. Michał wpadał do szpitala co chwila. Był dla mnie jak balsam. A pan Michał po latach tak wspominał swoją żonę. Traktowałem Irenę jako część mnie, a Irena była osobą na scenie, piosenkarką, żeby oddzielić jej wizerunek. Wtedy napisałem wiersz. Każda zwrotka była o innym kierunku świata. W którymkolwiek kierunku nie pójdę, jesteś ty, w środku mojego świata. Zamieszkali razem w 1976 roku, a 6 lat później na świat przyszła ich córka, Monika. I spełniło się wielkie marzenie Ireny Jarockiej o domu. A Irena Jarocka w międzyczasie próbowała także swoich sił jako aktorka. Zagrała piękną kusicielkę, piosenkarkę Irenę Orską w kinowym hicie Motylem Jestem, czyli romans 40-latka. Występowała także w Teatrze Polskim w Waszyngtonie po latach, grając z powodzeniem w sztuce Sławomira Mrożka Piękny widok. No i któż nie zna Odpływają kawiarenki, czy Zawsze pójdę z tobą, o których warto też przecież wspomnieć.
Zobowiązania zawodowe jednak rozdzieliły małżeństwo na chwilę. W 1989 roku Michał Sobolewski przeprowadził się do USA. Ale ta rozłąka nie wpływała dobrze na ich małżeństwo i pani Irena postanowiła wraz z córką do niego dołączyć, porzucając świetnie rozwijającą się tu karierę. Ale kiedy byli w częstych rozjazdach, pisali do siebie piękne listy, które zresztą zostały upublicznione. Już na początku pobytu w USA Irena Jarocka ponownie miała problemy z głosem. Lekarz zdiagnozował guzki na strunach głosowych. Zaczęła wracać okresowo do Polski, sporadycznie wydawała płyty, w tym takie jak Mój Wielki Sen oraz Kolędy Bez Granic. I choć głównie spędzała czas w USA, przyznała, że nie odnalazła się tam. Nie potrafiłam się odnaleźć w Ameryce, miałam depresję, przestałam śpiewać, było mi źle. Jedyne czego pragnęłam to wrócić do mojego polskiego świata i publiczności. Owszem, miałam swój wymarzony dom, rodzinę u boku, spokój i czas dla dziecka, ale czegoś mi brakowało. Ale gdy po roku odwiedziłam Polskę, znów zatęskniłam za Ameryką. Zmieniłam sposób myślenia, przestałam narzekać i zaczęłam dostrzegać pozytywy swojej sytuacji. To zaowocowało. Mój świat się zmienił, znów mogłam śpiewać i poczułam się szczęśliwa i spełniona, mówiła o późnych latach swojej kariery. A mąż zawsze ją wspierał. Wspieraliśmy się nawzajem w życiu. Gdy pojawiały się jakiekolwiek problemy, zawsze staraliśmy się zrozumieć istotę sprawy. Zawodowo byliśmy niezależni i samodzielni. Ona dobrze wiedziała, czego chce od życia. Radziła się oczywiście głównie, by poznać opinie innych i zrozumieć istniejące alternatywy, odmienne od jej punktu widzenia. Ale gdy czuła się nieswojo, podchodziła do mnie ze słowami „przytul mnie”. Chciała wtedy szczerze porozmawiać. W trudnych sytuacjach szukała prawdy w Biblii, którą uważaliśmy za najmądrzejszą księgę świata. Tam znajdowała zawsze właściwe wsparcie. Zdradził w wywiadzie dla Faktu Michał Sobolewski. A Irena Jarocka karierę wznowiła w 2008 roku. A rok wcześniej na rynek księgarski wyszła jej autobiografia w formie wywiadu „Motylem jestem”, czyli piosenka o mnie samej. A w 2010 roku nagrała z jednym z najbardziej znanych i lubianych piosenkarzy amerykańskich, Michaelem Boltonem, duet. Jak widzicie, znów rozwijała skrzydła. Bardzo jej zależało, by to swoje ciepło, które też czuła, przekazywać innym. Mogę przekazywać publiczności serce, duszę i pewnie moje ciepełko. Czerpię radość z tego, że słuchacze darzą mnie zaufaniem, ale czuję też odpowiedzialność. Nie chciałabym nikogo zawieść, nagrywając na przykład słabą płytę. Ale niestety te historie, w której jeszcze mogliśmy bardzo wiele od pani Ireny artystycznie otrzymać, przerwała druzgocąca wiadomość. Pierwsze objawy, które zwiastowały chorobę, pojawiły się w 2011 roku. Kiedy pani Irena przebywała w jednym z uzdrowisk, gdy wyszła z hotelu, nie wiedziała, gdzie jest, jak ma do niego wrócić, nie wiedziała nawet, jak nazywa się ten hotel, jak zapytać o drogę. Gdy powiedziała o tym mężowi, ten bardzo się zaniepokoił i gdy tylko wrócił ze Stanów Zjednoczonych, zabrał żonę do neurologa. Otrzymali dramatyczną diagnozę, nowotwór złośliwy, który zdążył zaatakować całą lewą półkulę mózgu. Potrafiła się obronić, bo była mocna duchowo. Wszystkie problemy potrafiła zatrzymać w sobie, wspominał pan Michał. Początkowo pani Irena nie chciała poddać się operacji, jednak za namową męża, który do końca walczył o jej życie, postanowiła, że zrobi operację. Nie gwarantujemy, że do rana pani przeżyje ze względu na obrzęk mózgu, usłyszała w szpitalu. Później przyznała, że zgodziła się tylko dlatego, by mieć więcej czasu na pożegnanie. Po operacji dowiedzieliśmy się, że to najgorszy rodzaj glejaka, mówił Michał Sobolewski w rozmowie z gazetą.pl. A o tym, że pani Irena cierpi, wiedziało niewielkie grono osób. Jeszcze pół roku przed śmiercią udzielała wywiadów i błyszczała. Jeszcze w grudniu obchodziła z całą rodziną tradycyjne święta. Pan Michał zrezygnował wtedy z pracy, by być żoną. Pożegnała mnie kurczowo, trzymając się mojej dłoni 21 stycznia 2012 roku. Patrząc na nią tak piękną, jak nigdy, myślałem jedynie o tym, dokąd ten anioł odlatuje. Wierzyła, że byliśmy sobie przeznaczeni i obiecała, że zawsze będzie ze mną, mówił pan Michał w rozmowie z gazetą.pl. W 2021 roku w Gdańsku Oliwie odsłonięto pomnik artystki. Pamięć o Irenie Jarockiej jest wciąż żywa wśród jej fanów. Była największym klejnotem mojego życia, mówił o niej ukochany mąż i to jest prawda, ponieważ ja kiedyś już wspominałam coś o pani Irenie i pan Michał się do mnie odezwał wtedy, ponieważ podobało mu się to, co robię i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek również, panie Michale, się panu spodoba. Mimo, że od naszej rozmowy minęło już naprawdę dużo czasu, ja zwlekałam z tym, żeby zrobić odcinek o pani Irenie, bo jest dla mnie wyjątkową osobą i chciałam, żeby to
była taka wyczekiwana wisienka na torcie. Myślę, że jeszcze kiedyś opowiem o relacji pani Ireny i pana Michała, bo od pana Michała otrzymałam naprawdę wiele wspaniałych książek. Na temat pani Ireny zostawię wam link do nich w opisie i to nie jest żadna promocja ani nic w tym stylu, po prostu myślę, że jeżeli jesteście fanami, to one wam najbardziej pokażą, jakim była człowiekiem pani Irena Jarocka, bo są to listy, bo są to książki pisane jej słowami, wywiady z nią, więc naprawdę warto. Dajcie znać, jak wy wspominacie panią Irenę, którą piosenkę kochaliście najbardziej. Jak przeżyliście jej odejście? I pamiętajcie, że jak zawsze czekam na Wasze propozycje w komentarzach, które zawsze czytam. Będzie mi miło się z Wami tam spotkać, a także w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za dziś i do zobaczenia.